Głos zabierze pan poseł Sylwester Pawłowski. Uprzejmie proszę, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej z pełną satysfakcją przyjmuje efekt prac podkomisji oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, bowiem w naszym przekonaniu proponowane zmiany w pierwszej kolejności uwzględniają postulaty zgłaszane przez OPZZ i strona związkowa winna z tego faktu być w pełni usatysfakcjonowana, jak i również klub mój podkreśla sam przebieg prac nad nowelizowaną ustawą, bowiem rzadko zdarza się, by cechowała te prace spójność posłów i podobny punkt widzenia, pomimo dzisiaj zgłaszanych przez moich przedmówców poprawek. W opinii Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej na uwagę zasługuje kilka kwestii. Pierwszą z nich to poszerzenie zadań Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie dodano zapis o podejmowaniu działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy oraz wprowadzono zapis prowadzenia pomiarów dotyczących zagrożeń w środowisku pracy. Nawet jeśli znalazły się tam propozycje wykreśleń dwóch punktów dotyczących zadań, to znajdują one swoje odzwierciedlenie w prawie budowlanym. Nie zachodzi zatem potrzeba, by można było te aspekty dublować również i w omawianej dzisiaj ustawie. W naszej ocenie dobrze się dzieje, że kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegać będą przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne, w tym osoby wykonujące działalność gospodarczą na własny rachunek. Dynamiczny, zmieniający się rynek pracy bowiem wymaga takich zapisów i nie da się ukryć, że ten zapis był również postulowany i nie podlegał żadnym dyskusjom. Poszerzenie uprawnień o nieodpłatne korzystanie z rejestru bezrobotnych, z Krajowego Rejestru Sądowego czy z Krajowego Rejestru Karnego to rzecz postulowana i również w naszym przekonaniu dobrze się dzieje, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła z tych rejestrów korzystać. Poszerzenie zakresu działań Głównego Inspektora Pracy poprzez możliwość wystąpienia do Marszałka Sejmu o skierowanie do premiera wniosków o zajęcie stanowiska wobec wynikających z kontroli wniosków dotyczących stosowania lub stanowienia prawa uznajemy za zacieśnienie więzi pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Sejmem jako organem kontrolnym. I ten element jest przez nas w sposób szczególny podkreślany. Oczywiście wspomniane przez pana posła sprawozdawcę zwiększenie roli czynnika społecznego przy powoływaniu głównego inspektora pracy po zasięgnięciu opinii stosownej komisji sejmowej czy też okręgowych inspektorów pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy uważamy za zapis potrzebny, pomimo że z pierwotnego zapisu został wyłączony jeden element odnoszący się do zastępców. Ten zapis jest w moim przekonaniu i w przekonaniu mojego klubu niezwykle istotny. Wreszcie, kiedy usprawnia się przepływ informacji o naruszeniu przepisów prawa w odniesieniu do starostów i wojewodów, to rzecz niezwykle istotna ze względu na fakt, iż zarówno Urząd Wojewody, jak i Starostwo Powiatowe winny być w sposób szczególny informowane o przeprowadzonych kontrolach i wnioskach z tych wynikających na terenie, w którym te kontrole się odbywają. Ważne jest w naszym przekonaniu również możliwość stworzenia lepszych warunków do stosowania funduszu nagród wobec pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wprowadzenie zapisu, że główny inspektor będzie mógł w ramach posiadanych środków zwiększyć 3-procentowy fundusz nagród, również może być formą zachęty dla osób pracujących na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy. I wreszcie doprecyzowanie zapisów dotyczących zarówno komisji dyscyplinarnych, jak i rzecznika dyscyplinarnego, w
naszym przekonaniu usprawni funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę wyrazić poparcie dla projektu zawartego w sprawozdaniu opatrzonym numerem 3870 i nie wnosimy do tego projektu żadnych dodatkowych poprawek. Dziękuję, panie marszałku.